to jest dla mnie ciężkie, bo jedna się skończy, druga się zaczyna i tak naprawdę jestem cały czas w szpitalu. Było tyle starań, tyle czasu jakby i szukania pomocy. Można taki zabieg w większości przypadków wykonać nawet w dzierżawieniu miejscowym, czyli bez usypiania pacjentki. Wprowadzając histeroskop przez kanał szyjki majeczce do jamy majeczcy, niejako dostosowujemy się do tych dolegliwości pacjentki. My usuwamy tylko tą patologię, nie niszczymy sąsiedniej zdrowej tkanki endometrium. To wszystko gdzieś tak już zaskoczyło, że faktycznie udało się. Jak się leczy chorobę wewnątrz macicy? Najczęstszym i najpowszechniejszym sposobem jest tak zwane łyżeczkowanie, czyli usuwanie chorych tkanek z jamy macicy. Ale istnieją coraz bardziej dokładne i coraz mniej inwazyjne metody leczenia i o nich właśnie opowiemy dziś w programie.